Znajomy zaprosił Cię na osiemnastkę, żebyś porobił zdjęcia lub porobiła, ale jest ciemno, ciemne pomieszczenie, nie wiesz jak sobie z tym poradzić? Jest rozwiązanie, lampa błyskowa. Będziemy dzisiaj mówić w tym odcinku o lampie błyskowej na aparacie, jak sobie poradzić, jak dobrać moc lampy, żeby wyszło dobrze i po prostu jak z nią działać. Co, ty śpisz? Śpisz treści w opisie filmu. Jak ludzie słyszą o zdjęciach z lampą błyskową, to od razu im się to źle kojarzy, bo to im się kojarzy ze zdjęciami, które zrobiła ich ciocia wujek z wbudowaną lampą błyskową w jakąś lustrzankę czy kompakcik. No i wtedy mamy twarde cienie, wyglądamy wszyscy brzydko, nikt takich zdjęć nie lubi, także lampę wbudowaną zamykamy i nie ma wyjątków. Praktycznie. Możesz użyć lampy wbudowanej, jeżeli chcesz zrobić zdjęcie notatek. Zakładamy sobie lampę reporterską. No i tak, też nie walimy na wprost, chyba że bardzo musimy, ale wtedy i tak warto użyć modyfikatorów, o tym potem. Ale podstawowa wersja to jest właśnie palnik sobie odwracamy do tyłu, czy do góry, czy lekko w bok i światło odbijamy od sufitu, od ściany. Od filara, od czegokolwiek, co jest w miarę jasne, najlepiej białe. I wtedy te ściany, filary i sufity, one stają się naszym wielkim, mięciutkim źródłem pięknego, czystego, białego światełka. I to jest wtedy ładne, mamy gładkie cienie na twarzach, wszyscy są piękni i o to chodzi. Ekspozycja aparatów. Jeżeli robimy zdjęcia z lampą, no to raczej jedynym słusznym trybem będzie tryb manualny. I tak, trzymamy się czasów poniżej, czy właściwie powyżej minimalnego czasu synchronizacji. To jest... No i powiedzmy ustawiamy sobie tam 1/200, ewentualnie dłuższy czas, na przykład 1/100, 1/80, zależnie co fotografujemy, czy ktoś dynamicznie tańczy, czy ktoś siedzi, to od tego wszystko zależy. I ustawiamy sobie ekspozycję aparatu, tak jakbyśmy lampy w ogóle nie mieli, powiedzmy tak, żeby nam celowało w 0 fv, ewentualnie minimalnie na minus, czyli na przykład minus 1/3, minus 2/3 na wbudowanym światłomierzu. Coś w tych granicach. I lampę ustawiamy sobie na 0, ewentualnie troszeczkę na plus. Tutaj mała dygresja, mówimy o lampie z TTL-em, czyli automatycznym doborem ekspozycji. Wtedy możemy ustawić, że ma celować na plus czy na minus, bo są też tańsze lampy, które mają tylko tryb manualny. Wtedy my musimy eksperymentalnie dobrać moc błysku tak, żeby nam się ten pierwszy plan doświetlił, a nie przepalił. Pierwszy plan, a tło. Chodzi o to, że ekspozycja ta aparatu bez lampy, ona nam odpowiada za pierwszy plan, za tło, za wszystko na zdjęciu. Natomiast lampą doświecamy głównie pierwszy plan. Okej, teraz mamy mały przedmiot, więc można go bliżej do aparatu przysunąć, czyli jak ściągamy ISO, przez co ekspozycja aparatu nam spada, lampa wali coraz mocniej, przez co oświetla nam pierwszy plan, ale tła nam już nie oświetla. Także tutaj widzicie tą różnicę. Generalnie lampa założona na aparat służy do oświetlania pierwszego planu, ponieważ jeżeli oddalę się od tła, wtedy to tło przestaje być oświetlone. Synchronizacja z kurtynami. Nie żyle. Synchronizacja z kurtynami. W takich lampach mamy też różne tryby synchronizacji. Możemy się synchronizować normalnie, czyli z pierwszą kurtyną, w trybie HSS, czyli tym szybkim dla krótkich czasów. No jest też jeszcze synchronizacja z drugą kurtyną. O co tu chodzi? Chodzi o to, że jak migawka się otwiera, zaczynamy naświetlanie, druga kurtyna migawki spada, kończy naświetlanie. No i pytanie, w którym momencie lampa ma błysnąć? Czy w momencie, jak otworzyła się pierwsza kurtyna, czy tuż przed tym, jak druga zaczyna opadać? No i różnica jest taka,
że jeżeli mamy to światło stałe i obiekty nam się zamrażają w ruchu, a potem jest ewentualnie lekkie rozmycie od tego światła stałego, no to to rozmycie będzie albo w kierunku ruchu obiektu, albo za. Czyli jeżeli ja sobie teraz idę i lampa strzeli, to w tym momencie jestem zamrożony, idę sobie dalej i powstaje rozmycie. A jeżeli będzie synchronizacja z drugą kurtyną, no to ja sobie idę, rozmywam się, rozmywam i nagle pyk, lampa strzela i koniec naświetlania, czyli smuga ewentualna będzie za mną. No i o to chodzi w tej synchronizacji. My generalnie strzelamy z synchronizacją na drugą kurtynę, to jest nasza opcja domyślna. Niektóre lampy mają też tryb HSS, czyli pozwalają nam na robienie zdjęć z czasem krótszym niż ten minimalny czas synchronizacji, czyli na przykład z 1/4000 sekundy. No bo powiedzmy, że jesteśmy w pomieszczeniu, w które mocno wpada słońce i już mamy ISO 100. Chcemy robić na otwartej przysłonie, no to przy 1/200 sekundy nam się wszystko przepali, mimo że lampy nawet nie włączyliśmy, a chcemy sobie fajnie podkreślić pierwszy plan, żeby wyróżniał się na tle troszeczkę ciemniejszego tła. No to wtedy właśnie z pomocą przychodzi tryb HSS. W tym trybie właśnie możemy robić z krótszymi czasami, ale coś za coś. Przez to tracimy moc lampy, ponieważ normalnie otwiera się kurtyna w migawki, robi się błysk i zamyka się kurtyna w migawki. A jeżeli jest tryb HSS, no to migawka już w aparacie przelatuje jedna za drugą przy 1/4000 sekundy na przykład. Czyli lampa musi przez cały ten czas świecić, żeby całe zdjęcie się naświetliło, ale świeci przez tą wąską szparkę między jedną a drugą kurtyną migawki, czyli dużo tego światła się marnuje, no i tracimy na mocy lampy. W przypadku jakichś studyjnych krów wielkich, potężnych, to może nie jest problem, ale lampa taka reporterska, która jest kurczę zasilana na paluszki, no to nie ma aż tak dużo tej mocy wbrew pozorom. Światło zastane. Przygotowaliśmy dla Was taką scenę testową. Mamy tu lampkę rowerową, która świeci na czerwono. Jest latarka, która na niebiesko świeci nam na tło. I sprawdzimy przy pomocy tej sceny, jak świecenie lampą błyskową wpływa nam na światło zastane w kadrze. Jak lampę włączymy i nie zmienimy ekspozycji, no to widać, że ta lampa nam trochę doświetliła, troszeczkę zaburzyła nam, powiedzmy, te światła zastane. Natomiast jeżeli my zaniżymy ekspozycję aparatu, no to lampa, żeby zachować poprawne naświetlanie, jak działa w automacie w TTL-u, musi nam świecić mocniej. No i jak nasza lampa świeci mocniej, ekspozycja jest zaniżona, no to te światła zastane znikają. Jak damy -3 V, no to tym mocniej znikają. Praktycznie już nie widać tej niebieskiej latarki, praktycznie nie widać tego czerwonego światła. Czyli im mocniej zaniżymy ekspozycję w aparacie, tym mocniej nam błyska lampa i tym mniej światła zastanego nam zostaje w kadrze, a tym więcej tego światła z lampy. Zamrożenie ruchu. To miało być, że niby chucham. Dodatkową korzyścią z tego, że mamy lampę błyskową, jest taki efekt zamrożenia ruchu, ponieważ to światło nam świeci bardzo krótko, powiedzmy, że efektywnie, nie wiem, 1/5000 sekundy. Strzelam, to powoduje nam, że obiekty doświetlone tą lampą dodatkowo się zamrażają w ruchu, czyli mimo że mamy czas 1/200 sekundy i przy świetle stałym na przykład tancerzy by nam się porozmywali w ruchu, to przy użyciu lampy my dodatkowo ich wyostrzamy, oni są właśnie zamrożeni w ruchu. Ten efekt jest tym silniejszy, im większa jest przewaga tego naszego światła błyskowego nad światłem stałym, zastanym czy z innych źródeł światła. Tutaj macie na przykład zdjęcie, już nie pamiętam z jakim czasem, ale powiedzmy 1/30 sekundy czy nawet jeszcze dłuższym, a mimo to Marysia jest w miarę ostra, ponieważ na tej ulicy nie ma innych źródeł światła, tylko nasze błyskowe, także i tak się Marysia zamroziła. No a widzimy, że światło stałe w tle, te światła lamp ulicznych się rozmyły. Kratka autofokusu.
Jest jeszcze tutaj takie migające światełeczko i to jest laser wspomagający. To jest bardzo przydatne, jak jesteście w ciemnych warunkach, gdzieś w jakimś pomieszczeniu słabo oświetlonym. No ta kratka pomaga po prostu autofokusowi, tak? Jak mamy dodatkowe źródło takiego światła, na tym wzorku laserowym autofokus łatwiej łapie ostrość, więc to warto wiedzieć, warto sobie to włączyć wtedy, kiedy trzeba, bo to pomaga. Przy czym minus jest taki, że jak to włączycie, no to już raczej nie zrobicie zdjęcia z ukrycia, no bo każdy wie, że w niego celujecie, jak widzi, że świeci w niego czerwony laser. No i jeszcze jak współpracujecie z kimś, kto robi przy okazji jakiś film, no to może być niekoniecznie zadowolony, jak się na twarzy osób pojawi taka magiczna kratka. Modyfikatory. W lampie mamy najczęściej wbudowane modyfikatory, które tutaj się w naszej lampie wyciąga. Jednym z nich jest dyfuzor, czyli taka kratka, która nam rozprasza światło. Drugim jest listek, czyli taka po prostu biała plastikowa karteczka, która się wysuwa z lampy, no i możemy użyć jej do odbicia części światła. I można od niej bezpośrednio odbić światło. Używamy tego tak, że na przykład lampą świecimy w sufit i to nam odbija światło częściowo na tło, częściowo na pierwszy plan, ogólnie takie miękkie. I od listka dodatkowo możemy część tego światła odbić bezpośrednio na przykład w ludzi, których fotografujemy. Czyli mocniej świecimy ten pierwszy plan, mamy fajne bliki w oczach i tego typu efekty. Przy czym tego światła z listka może się w pewnych sytuacjach okazać, że jest go za mało i wtedy możemy użyć na przykład skarpetki. I skarpetka, no to jak to tak skarpetka, uciskowa gumka, jak z nieświra. I skarpetki zdrowe, bezuciskowe zdrowe. Dobra, zakładamy taką skarpetkę. No i ona nam zasadniczo działa podobnie jak właśnie listek z dyfuzorem, tylko większa część światła nam idzie do przodu, część światła jeszcze mocniej się rozmywa na boki i tak to działa. Możecie zobaczyć tutaj na zdjęciu porównanie. Tu jest zdjęcie z listkiem i dyfuzorem, a tu jest zdjęcie z właśnie skarpetką. Poza tymi wbudowanymi w lampę modyfikatorami, niektóre lampy, właściwie większość takich typowych reporterek, ma też tak zwany zoom, czyli regulację, jak szeroko ta lampa świeci. No i to nam też w pewnym stopniu modyfikuje, jak bardzo zmiękczamy to światło, czyli na jak szeroki obszar na przykład sufitu świecimy. No i efekty tego ustawienia nam pokaże Marysia. Jaką lampę wybrać? Generalnie obecnie najtańszym, chyba sensownym rozwiązaniem, czyli lampą, która nie jest tylko manualna, tylko ma te wszystkie bajery, jest Yongnuo 685. To jest lampa, której już od paru lat używamy w kilku egzemplarzach. Zdążyliśmy jedną popsuć, jedną rozbić o asfalt. Ogólnie to nie są super lampy, na których bardzo można polegać. Są to po prostu chińskie produkty, ale są wielokrotnie tańsze od lamp systemowych, bo za jedną sensowną lampę Canona czy Nikona możecie spokojnie kupić trzy lampy Yongnuo, więc nawet jakby wam jedna strzeliła, to i tak jesteście dwie do przodu. Już pomijam to, że mając trzy lampy można się pobawić w strobing, można w studiu mieć, nie wiem, światło główne, światło wypełniające, kontrę, i nauczy się dużo więcej niż z taką lampą systemową. No to jest złożony temat, my to wam walnęliśmy w pigułę, także spokojnie prześpijcie się z tym, nie wiem, obejrzyjcie sobie ten odcinek 3 razy, 5 razy, ile będzie trzeba, kombinujcie, róbcie zdjęcia, jak coś was zdziwi, to się nad tym zastanówcie, dlaczego wyszło tak, a nie inaczej. Jak sami nie wymyślicie, to obejrzyjcie sobie 7 raz ten odcinek. Możecie też pytać w komentarzach, oczywiście jak zwykle. Możecie przysłać do nas zdjęcie do oceny, czy jest wszystko spoko. Możecie przysłać zdjęcie z zapytaniem, dlaczego wyszło tak, a nie inaczej, czemu się to prześwietliło, chociaż że taki czas, coś tam, na wszystko odpowiemy. Także wiecie, jak zwykle, kontakt bajdero@gmail.com. Komentarze tutaj pod filmami też śledzimy.
Także do zobaczenia w komentarzach, do zobaczenia w kolejnym odcinku i tyle.